Odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej trzeciej kadencji, na którym wybrano przewodniczącego. Został nim Tomasz Starczewski z drugiego liceum ogólnokształcącego w Grudziądzu. Rada reprezentuje młodzież, uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, mieszczących się na terenie miasta Grudziądza. Dzisiaj pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej. Czy polityka to tak zainteresowania? Czy może, no jak tu trafiły? Ja tu trafiłem ze względu na to, że praca w Młodzieżowej Rady Miejskiej drugiej kadencji bardzo mnie zainteresowała. I tutaj Młodzieżowa Rada Miejska, już muszę na wstępie zaznaczyć, że Młodzieżowa Rada Miejska jest organizacją apolityczną. Tutaj nie ma jakiejkolwiek polityki. My tutaj jesteśmy stworzeni po to, żeby działać, żeby propagować rozwój młodych ludzi, ale również aktywizować młode grudziąckie społeczeństwo. Idąc do Rady Miejskiej, no bo to jest to co prawda młodzieżowa, ale Rada Miejska, no w jakiś sposób stykamy się z radnymi i z politykami? Zawsze tak było, że u mnie tata był tą stroną, która zawsze się udzielała wszędzie i mnie zabierał ze sobą na różne koła historyczne, na różne okręgi polityczne, chciał, no... Był moją inspiracją i zawsze samorząd był pod to właśnie, bo był taki fajny tata i chce... Nie można powiedzieć taki no, młody polityk z zamiłowa. No tak, chcę iść na prawo i to też moim zdaniem jest fajne przygotowanie. Praktyczne. Tak, takie praktyczne, no i będę się w tym kierunku szła. To znaczy mam pewne zamiłowania, ponieważ w szkole też działam bardzo prężnie w samorządzie szkolnym, działam w różnego rodzaju organizacjach i tutaj w sumie poszedłem tak w biegu, no bo byłem tutaj, no to pomyślałem sobie, czemu nie być też w Młodzieżowej Radzie Miasta, ale myślę, że to był bardzo dobry wybór, ponieważ ludzie są tu bardzo fajni, dobrze się współpracuje i mam nadzieję, że nasza praca będzie bardzo owocna, co się teraz zapowiada, mamy bardzo dużo pomysłów i będziemy je powoli realizować. Celem działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej jest upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz postaw demokratycznych, a także wspieranie aktywności młodych ludzi w Grudziądzu. Pomysły są może, które chciałabyś w ramach tutaj tej grupy młodzieżowych radnych zorganizować, przeprowadzić? Uwielbiam muzykę, teatr, taniec i dużo młodych osób też je kocha i chciałabym zrzeszać ludzi i móc im pokazać swoją pasję, a także żeby ludzie się świetnie bawili przy tym i młodzież, no bo to jest dla młodych. Jakieś pierwsze pomysły jako przewodnicząca? Ja, jako mój pomysł, to jest na pewno już wcześniej rozmawialiśmy tutaj z Radą, o zorganizowanie Dnia Sportu, który po pierwsze zaktywizowałby młodych ludzi, a po połączeniu z jakimiś występami, no była to by jakaś forma rozrywki. Tutaj radni już was na pewno wprowadzili. Jak wyglądała ta pierwsza wycieczka po Radzie Miejskiej, po Urzędzie Miejskim? Dalej zaraz też pójdziecie zwiedzać, bo zapewne zakładam, że wielu z was, być może również i ty, nigdy jeszcze tutaj nie było. Ja tutaj akurat miałem okazję być, ponieważ jestem też w poczcie sztandarowym i miałem okazję tutaj być, gdy nasze szkoły był przyznawany medal za pamięć narodową. Także byłem już tutaj, ale jest to niewątpliwie fajne przeżycie. Tutaj myślę, że z czasem już się przyzwyczajemy, aczkolwiek pierwsze wrażenie było bardzo fajne. Pamiętać trzeba o tym, że pomimo, że jest to Młodzieżowa Rada Miejska, to teoretycznie część z jej członków ma czynne prawa wyborcze, jeżeli ukończyła 18 lat, a tym samym może być wybrana na radnego miejskiego, na przykład w wyborach, które odbędą się w tym roku. Zawsze chciałam udzielać się i dla mnie to jest ogromne przeżycie, że mogę tutaj być. Startowałam 2 lata temu, niestety się nie udało, ale koleżanka się dostała, więc też moje szczęście, bo świetnie się tu spisywała, a no to spróbowałam w tym roku i się udało. Czyli taka ciężka praca można powiedzieć latami. No, można tak powiedzieć. Pytanie, jak twoi koledzy na to patrzą? W ogóle wiedzą o czymś takim jak Młodzieżowa Rada Miejska? Bo wiele osób w ogóle nie ma pojęcia, co to jest polityka, już nawet nie mówiąc wyżej, ale na tym szczeblu miejskim. Czy oni wiedzą, że się tym interesujesz, że dostałeś się? Jak to wygląda w szkołach? O, to mnie ciekawi. U mnie w szkole, no wiadomo, osoby się dzielą. Są osoby, które interesują się polityką i są osoby, które się tą polityką nie interesują. Aczkolwiek wiedzą, że się dostałem, ponieważ było głosowanie tutaj u mnie w szkole, bo to był jeden z okręgów wyborczych. Dostałem większość głosów, także każdy w tym głosowaniu brał udział. Później były wywieszone wyniki, na stronie szkoły były podane wyniki. Teraz nauczyciel też robił zdjęcia i tak dalej, także wszystko będzie na stronie szkoły. Każdy, kto się będzie interesował, będzie mógł to sobie zobaczyć, ewentualnie się zapytać, coś mnie chętnie odpowiem na pytanie.